Czy każdy z kawałków ciasta jest równy 1 czwartej jego pola? Mamy na tym rysunku ciasto, albo ciastko, widok z góry, i zostało ono podzielone na 1, 2, 3, 4 kawałki. Wyraźnie widać, że kawałki są 4. Czy każdy z tych czterech kawałków odpowiada 1 czwartej powierzchni ciasta? Ciekawe pytanie. Zastanówmy się może najpierw, co oznacza taki ułamek jak 1 czwarta. Jedynka w tym ułamku, czyli licznik. Reprezentuje liczbę kawałków, liczbę części, która nas interesuje. Czyli 1 oznacza jeden kawałek, w tym przypadku jeden kawałek ciasta. Czwórka, czyli liczba w mianowniku, mówi nam o tym, na ile równych części podzieliliśmy całość. Czyli to 4 oznacza cztery równe części, cztery części tej samej wielkości. Czyli pytanie postawione w zadaniu można zadać tak. Czy każdy kawałek, każda część jest jednym... Z czterech kawałków równej wielkości. No to przyjrzyjmy się tym kawałkom ciasta. Myślę, że widać wyraźnie, że te kawałki z boku, te bliżej brzegu, nie są takie same jak pozostałe dwa. Te dwa z brzegu są mniejsze niż te dwa w środku. Jeżeli lubicie ciasto z owocami, takie jak to, to nie będziecie zadowoleni, jeżeli przypadnie dla Was taki mniejszy kawałek z brzegu. To ciasto nie zostało podzielone na kawałki równej wielkości. Zgadza się, że każdy z tych kawałków to jeden z czterech, ale nie zgadza się to, że każdy z kawałków to jeden z czterech kawałków równej wielkości, jeden z czterech równych. A w takim razie nie są one równe jednej czwartej całego ciasta. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, 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 absolutnie nie. Te kawałki nie są równe jednej czwartej ciasta.